Przypuśćmy, że przychodzicie do kogoś, jesteście strasznie zajarani, bo przeczytaliście świetną historię albo obejrzeliście świetny serial czy film, a ten ktoś mówi po prostu: ale wiesz, że nie jest kanoniczna. No i teraz w zasadzie co? Miałoby wam się smutno zrobić? O co w zasadzie chodzi z kanonicznością? Dlaczego tak wiele osób ma na jej temat obsesję? I przede wszystkim, co to w ogóle znaczy? I żeby temat sobie przybliżyć, musimy się troszkę cofnąć. Pojęcie kanoniczności w zasadzie wiąże się ze stworzeniem Biblii. W sensie było dużo różnych ksiąg pisanych w różnych językach, wszystkie traktowały mniej więcej o jednym temacie albo jednym ciągu przyczynowo-skutkowym. No i trzeba było z nich wybrać te, które zostały napisane i zainspirowane przez Boga, a jednocześnie wyrzucić te, które przez niego nie zostały zainspirowane. O tyle tylko, że musieli zrobić to ludzie. I tym sposobem to, co zostało wybrane, jest uznane za kanon. No i tak w ramach dygresji, pojęcie prawa kanonicznego, które obowiązuje w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, nie wzięło się znikąd. No ale dobra, może coś bardziej z popkultury. Pojęcie kanoniczności zostało użyte w takim eseju dotyczącym twórczości związanej z postacią Sherlocka Holmesa w 1911 roku. Chodziło o to, że było wiele dzieł traktujących o przygodach Sherlocka Holmesa. Część z nich napisał Arthur Conan Doyle, a część nie. Więc postawiona została taka teza, że tylko dzieła, które zostały stworzone przez Arthura Conan Doyle'a, mogą być traktowane jako kanoniczne. Arthur Conan Doyle pojawia się w moich filmach już drugi raz. Pierwszy raz pojawił się jako prekursor instytucji retconu, no bo jakby nie było, zabił Sherlocka Holmesa, a potem przywrócił Sherlocka Holmesa i stwierdził, że tamte wydarzenia nie odbyły się tak, jak je widział czytelnik. No ale dobra, czy kanoniczność miałaby oznaczać pochodzenie od jednego autora? To się nawet nie zgrywa z naszą teorią Biblii, no bo jakby nie było, tam była masa autorów. Więc to raczej nie to. To zupełnie tak, jakbyśmy traktowali za kanonicznego wyłącznie na przykład Spidermana pisanego przez Stana Lee. No to dobra, może chodzi o posiadanie praw. W sensie Sir Arthur Conan Doyle miał prawa autorskie do Sherlocka Holmesa, więc to, co stworzył, jest automatycznie kanoniczne. Więc jeżeli istnieje podmiot, który posiada prawa do określonych postaci i on coś tworzy, to to jest kanoniczne, prawda? No właśnie, tyle tylko, że Marvel posiada prawa do wszystkich swoich postaci, tworzy gigantyczną liczbę uniwersów, ba, nawet w uniwersum Ziemi 616 są zdarzenia, które są uznawane za niekanoniczne. Jak przypadkowo dzieci Normana Osborna i Gwen Stacy, które potem okazały się wcale nie dziećmi Normana Osborna i Gwen Stacy. Więc historia Sins Past jest uznawana za niekanoniczną, mimo że dzieje się w głównym uniwersum. Zdaje się na tej samej Ziemi, no bo jakby nie było to, że różne historie i różne ciągłości fabularne dzieją się na różnych planetach Ziemia, no to jest chyba dla nas oczywiste w multiversum. Czy w takim razie historia kanoniczna jest ważniejsza od historii niekanonicznej? W sumie jedna i druga dzieją się w fikcyjnych uniwersach, więc tak naprawdę ciężko mówić o ważności. Więc to raczej nie to. No to być może słowem, którego szukamy, jest tak naprawdę oficjalność. W sensie sytuacja, w której twórcy tworzą jakąś daną ciągłość fabularną, a następnie jak się wycofają z jakichś wydarzeń i je zretkonują, no to powinniśmy to zaakceptować. I ta wersja w tym świecie będzie kanoniczna, w sensie oficjalna. No oczywiście na innej Ziemi, w sensie na przykład Ziemi 838, będzie inna wersja kanoniczności. Czyli wychodziłoby nam z tego, że pojęcie kanoniczności jest z natury względne. W sensie jest tworzone z czyjegoś konkretnego punktu widzenia. Na przykład twórcy. Albo właściciela licencji. A z drugiej strony, jak mówi Grant Morrison, tak naprawdę dzieło w momencie jego stworzenia odrywa się trochę od swojego stworzyciela i idzie w kierunku odbiorców. Przez to elementem odbioru dzieła jest interpretacja dzieła dokonywana przez właśnie tego odbiorcę. Więc finalnie to, co powstanie w naszych głowach, jest de facto wynikiem i tego, co zostało stworzone, i tego, co my z niego wyciągnęliśmy. Dlatego też Grant Morrison, czytając Zabójczy żart Alana Moore'a, twierdzi, że ta historia nie może się dziać w głównej ciągłości fabularnej DC, no bo przecież w ostatniej scenie Joker został zabity przez Batmana. Mimo tego, że twórca, sam Alan Moore, twierdzi, że absolutnie nie było to jego intencją. Jeżeli ktoś coś takiego wyczytuje z tych konkretnych kadrów, no to już jest jego sprawa. Z drugiej strony zaliczyliśmy takie wielkie wydarzenie jak Death Metal i tam pada dla samej kanoniczności kilka bardzo ważnych zdań. Mianowicie konkluzja jest taka, że historie w fikcyjnym uniwersum generalnie się liczą i są równie ważne. Nie ma znaczenia, w którym momencie rozwoju tego uniwersum zostały stworzone, ani co się później stało z tym mięsem, z tymi wydarzeniami, które mogły być później zretkonowane, bo one już były, wywołały w odbiorcy określone emocje. Reasumując, przynajmniej jak dla mnie, pojęcie kanoniczności jest bardzo względne i ocenne. Ktoś ten kanon musi ułożyć. No i czy to, że Batman Rok Pierwszy Franka Millera został de facto zretkonowany przez Ran Scotta Snydera w Batmanie, powoduje, że Rok Pierwszy stał się gorszą, mniej ważną albo mniej istotną opowieścią? Jak dla mnie, absolutnie nie. Ale jak dla mnie, podobnie jak dla Scotta Snydera, w tym wielkim, niekończącym się fikcyjnym multiversum, wszystko ma znaczenie. Ważne, żeby opowieść i droga, którą ona nas prowadzi, były ciekawe.
No, chyba że bardzo obsesyjnie zależy wam na śledzeniu tej jednej konkretnej wersji postaci z głównego uniwersum i nic innego kompletnie was nie interesuje. Wtedy tak, powinniście się przejmować ciągłością fabularną tego konkretnego uniwersum.